spokojnie. Mówię, że nie było najgorzej wczoraj, on nie był. Panie, mam nadzieję, prezydencie, mogę zdjęcie? Bardzo proszę. Razem zbudujemy lepszą Polskę. Dziękuję. Dziękuję. Daj Boże. Jasne, jasne. Dużo od kandydata na prezydenta nie wymaga, ale to sobie zdjęcie zrobić. Mnie interesuje odpowiedź na pytania, które nurkują. Poszło? Wybory poszły. Mógłby mój prezydent taki... Uściskać go. Czy można przodem do internautów? Nie. Czy można przodem do internetu? Bardzo proszę. Dziękuję uprzejmie. Tak. Już wszyscy sobie zrobili zdjęcia? Proszę. Bardzo proszę. Pytania zadać. Bardzo proszę. Proszę pana, przypuśćmy, że zostaje pan prezydentem. I do trzech kwestii pana stosunek. Do masonerii, bo jak pan pamięta, pan prezydent, który podobnej retoryki używał, że jest katolikiem i stara się, że... To odpowiadam. Krótko. Odpowiadam. Nie. Wykluczyć należy podwójną lojalność urzędników, funkcjonariuszy, oficerów wojska i służb. A zatem musi być zupełnie jasne, że zatajenie przynależności do organizacji takiego typu, jak przez pana wymienione, musiałoby dyskwalifikować od służby publicznej. Prawda? Rozumiem. Ale czy zdelegalizował pan? Mościcki przed wojną? Nie, dlatego, że jestem wolnościowych zapatrywań i absolutnie wykluczam taką konstrukcję państwa, która upoważniałaby władzę do ingerowania w życie towarzyskie. W życie towarzyskie. A zatem wolność domku w swoim domu. Ale kto wchodzi do służby państwowej, ten nie ma prawa wyznawać podwójnej lojalności. Drugi temat. Pana stosunek do lichwy. Czyli pan jako prezydent pozwoliłby na to, żeby skupować właśnie za bezcen przejmować majątek narodowy, państwowy i tym handlować? Krótka odpowiedź. Chodzi mi o działalność banków. Krótka odpowiedź. Myślę, że działalność banków na terenie Rzeczypospolitej w wielu miejscach zbliża się do przestępstwa kodeksowego, przestępstwa zwanego oszustwem. To znaczy do nakłaniania do niekorzystnego rozporządzenia mienia. I tu po prostu powinien działać wymiar sprawiedliwości. Państwo powinno bronić obywateli przed nieuczciwą konkurencją, także w dziedzinie usług finansowych. Wiadomo, że najważniejszą kwestią być albo nie być państwa polskiego jest, waham się, czy użyć słowa odzyskanie bankowości, czy też może po prostu trzeba mówić o stworzeniu polskich banków. To jest bardzo ważna, strategiczna kwestia. A co to znaczy stworzyć polskie banki? To jest zagadnienie, czy można utrzymać byt państwowy, wychodząc z tej piramidy finansowej, w której tkwimy, z tego tytułu chociażby, że używamy pieniądza, który sprzedają nam lichwiarze, prawda? Co do lichwy samej, myślę, że bardzo interesujące podejście do tej kwestii prezentują Mahometanie. Mahometanie, którzy pożyczającego pieniądze czynią wspólnikiem interesu, ale wspólnikiem na dobre i na złe.
prawda? Można zyskać, ale można też i stracić. Kto pożycza pieniądze, niechaj ich nie pożycza, tak oni mówią, na procent, niezależnie od tego, czy ta inwestycja jakikolwiek zysk przyniesie, niechaj będzie wspólnikiem. Rozumiem. Pana stosunek do artykułu 220 Konstytucji Rzeczpospolitej, czy Kwaśniewskiego, że państwo polskie nie może zaciągać kredytu z własnego banku emisyjnego. Czy państwo polskie w moim projekcie prawo drukowania pieniędzy? W moim projekcie Konstytucji nie będzie takiego artykułu. Czyli przewiduje pan zmianę tak, tego? Tak, czyli tak. Państwo polskie by odzyskało prawo do drukowania pieniędzy, do emitowania pieniędzy, tak? Tak, tak. A co więcej, jestem wielkim zwolennikiem tak zwanych walut lokalnych. Jestem wielkim zwolennikiem wolności gospodarczej, także i w ten sposób się przejawiającej, że mianowicie w terenie, w gminie, powiecie, bo do tego, żeby waluta lokalna zadziałała, wystarczy, jak się zdaje, już powiat, a może nawet i niekoniecznie cały. Żeby zatem na poziomie lokalnym Polacy mogli rozliczać się między sobą, korzystając z własnych, o indywidualnej charakterystyce, systemów rozliczeniowych. Nie ma żadnego powodu, żeby monopol państwa sięgał tak daleko. Zresztą te waluty lokalne tu i ówdzie już działają. Ludzie tych rzeczy próbują. To nie jest zresztą żaden nowy wymysł. Po I wojnie światowej wiele miast i miasteczek niemieckich ratowało się w dobie ich wielkiej inflacji i kryzysu właśnie emisją walut lokalnych. I to jest coś, czego państwo polskie w żadnym wypadku nie powinno wolnym Polakom zabraniać. Pan powtarza trochę program Korwin-Mikke. Jest taki jakby jego pomysł, między innymi. No dobrze, ale pan powie, czy nie byłby pan bardziej za państwem narodowym, gdzie właśnie waluta narodowa spaja państwo i daje siłę, a pan raczej jest za rozczłonkowaniem tej siły. Nie, to wyciąga pan mylne wnioski, a być może przypiszmy to skrótowości tej rozmowy i tej wypowiedzi. Ja powiadam, waluta państwowa będzie o tyle spoiwem, o ile państwo będzie poważne, o ile emitujące walutę państwo będzie miało siłę, będzie prowadziło suwerenną politykę i nie będzie uciskało własnych obywateli. O tyle tylko obywatele będą mieli sympatię, a nie wstręt do tego systemu rozliczeniowego, który państwo zaproponuje. Natomiast twierdzenie, że waluta sama ze siebie będzie wystarczała za całą politykę państwową, to przyzna pan, to się niebezpiecznie zbliża do mniemania, że herbata od mieszania może zrobić się słodsza. Nie, ale jest to narzędzie, jakby nie było, suwerenności. Ja chciałbym przywrócić państwu polskiemu możliwość korzystania z tego narzędzia. To po pierwsze. Ale po drugie, nie ma żadnego powodu, żeby wolni Polacy, gdzie tylko zechcą, nie mogli rozliczać się między sobą na różne inne sposoby. Dobrze. Pana, kwestia stosunku pana do Unii Europejskiej. Przyznam się, ja byłem przeciwko Unii Europejskiej i okazuje się, że miałem rację. Trzeba wszcząć procedurę secesyjną. Rozumiem. W związku z tym, wszystkie te dekrety, między innymi traktat lizboński, uznałby pan za nieobowiązujący, prawda? Zanim ja cokolwiek zadeklaruję, no to wie pan, najpierw zasiądę z moją radą, a moi doradcy zasięgną opinii niejednego eksperta i zobaczymy, z której strony zacząć gryźć ten problem. Wie pan, tylko życzę panu lepszych doradców niż miał Lech Wałęsa, który też nam obiecywał wolną Polskę. Kwestia jeszcze do Rosji. Jaki ma pan stosunek? Jaki by pan miał jako prezydent do Rosji? Rozumiem, że zamienił pan to spotkanie w wywiad, który pan prowadzi. Nie, ja mam okazję wreszcie pana... Nie, wielka szkoda,
wielka szkoda. Mówię to teraz, teraz wyrażam moją pretensję do pana, że nie umówił pan się ze mną na wywiad, tylko konsumuje, więc żaden problem, bo nic prostszego, ale teraz zagospodarował pan całą tę sytuację, podczas kiedy ja mam pewne zobowiązania, wobec moich gości w dniu dzisiejszym, prawda? Więc teraz odeślę pana do lektury, i proszę samemu wywnioskować, jakie są moje pryncypia i imponderabilia w polityce zagranicznej, ponieważ nagadałem się na ten temat w tej kampanii wyborczej. Myślę, że łącznie poszło to w setki godzin. Proszę pana, ta ostatnia, nie wiem, czy to była gafa, bo pan ostatnio stwierdził, że chce pan dozbroić Polskę, żeby ten sztab w Moskwie wiedział, że rakieta także może tam spaść, prawda? I to jest gafa, pańskim zdaniem? No, mi się wydaje, to jest pańskim zdaniem gafa? Nie powiedział pan o Berlinie, tylko pan powiedział o Moskwie, nie? Proszę pana, czyli uważa pan Rosję za zagrożenie dla nas, tak? No jednak, czy wie pan, naprawdę bardzo pana proszę, nie powtórzyć błędu, który popełniają, niestety od lewa do prawa, funkcjonariusze frontu ideologicznego, którzy wybiórczo i selektywnie, cytując moje wypowiedzi, próbują zrobić ze mnie wielbłąda. Jestem zwolennikiem suwerennej, realistycznej polityki zagranicznej. Kwestionuję i potępiam klientelizm, niezależnie od tego, czy klamka, której miałby się wieszać rząd polski, byłaby umocowana w Moskwie, czy w Waszyngtonie, w Berlinie czy w Tel Awiwie. Potępiam klientelizm, wyrażam przekonanie, że suwerenna polska polityka jest możliwa. A w szczegółach proszę się ze mną umówić na poważną rozmowę i proszę wysłuchać mojego wykładu nowej polskiej geopolityki. Zajmie to niestety nie mniej niż 45 minut, których w tej chwili odżałować nie mogę. Oglądałem pana film. Czy można prywatnie? 17 maja, czyli prawie za 17 dni miałby pan czas. Za 4 minuty, zaczynamy rozmawiać. Proszę się umówić z kolegą na wywiad ze mną, dobrze? Proszę się umówić. Za 4 minuty. Z kim się można umówić? Tutaj z kim ze sztabu? Z kolegą. Media internetowe, witam. Czyli kończymy wejście to. Tak, ja tutaj chciałem się od razu umówić.